Przepraszam, Kasiu, ale tak między nami. Tak? Coś się stało? Pozwalam sobie spytać z uwagi na to, że się znamy, ale to śniadanie to jest taka normalna oferta, tak jak podajesz swoim gościom? Tak. A o co konkretnie chodzi? Chleb chyba jest wczorajszy, a kawa zimna. Mogłaś powiedzieć, że nie masz czasu, to sama skoczyłabym do sklepu i zrobiła sobie świeżą kawę. Beata, co do chleba, to kupiłam dzisiaj świeży w piekarni tutaj za rogiem. No, chyba nie sądzisz, że traktuję cię jak gościa gorszej kategorii. No, to może oszczędzasz na chlebie tak jak na ogrzewaniu? Beata, posłuchaj. Ja rozumiem, że nie dogadałyśmy się w kwestii temperatury w pokoju, ale naprawdę, co do śniadania, nie mam sobie absolutnie nic do zarzucenia. Nie denerwuj się, Kaśka. To nie jest żadna złośliwość z mojej strony. Ja naprawdę zwracam uwagę z sympatii, z myślą o innych gościach. A, chcesz mi pomóc? Dokładnie. Wiesz, może przydałby ci się tu jakiś menadżer. W Anglii to trochę nie do pomyślenia, żeby właściciel był dosłownie od wszystkiego. Kasia, ja będę już lecieć. Możesz mnie odprowadzić? Tak, jasne. A tobie bardzo dziękuję za wszelkie rady i na pewno wezmę je sobie do serca. Do widzenia. Ty ją słyszałaś? Co za babsko! Dobra, masz rację. Robi to specjalnie, tylko pod przykrywką bycia miłą. No i z myślą o mnie i o innych gościach. No, no, Boże, co za babsko! No, jakbym mogła, to już bym ją stąd wywaliła. Dobra, do kiedy ona w ogóle ma tą rezerwację? Do nigdy, Lena. Nie uwierzysz. Ja jej nawet nie mam w systemie. Rozumiesz? A, i nie było w ogóle mowy o tym, żeby zapłacić za te noce. No, ale ja się też nie będę upominać, no bo co? Bo wyjdę na małostkowo. Tym bardziej co za problem. Wywal ją stąd. No, ale Lena, jak to będzie wyglądało? Że jestem zazdrosna o byłą żonę i robię jej same problemy. Kasia, nie daj sobie wejść na głowę. Powiedz, że masz full rezerwację i tyle. No i co, tak nagle? A to sprawdzicie? No nie, ale nie chcę też, żeby Witek był zły. Niech Witek ją weźmie do siebie do hotelu. Nie wiem, daje jakiś rabat dla rodziny czy coś. Stać go. Przepraszam, Kaśka, ale mój talerz był utłuczony, wiesz, zgłaszam, żeby później nie było na mnie. Jasne. Beata, zapomniałam cię też poinformować, że niestety od dzisiejszego popołudnia mamy już wszystkie pokoje zajęte. Wpadła nam rezerwacja. Jak to? Nie widzę tu jakichś tłumów. No bo grupa dopiero przyjedzie. Ale nie martw się, na pewno znajdzie się dla ciebie jakieś miejsce w Hebanie, no i oczywiście ze zniżką dla rodziny. Rozumiem. To ja lepiej pójdę się pakować. Jasne. I Beata, jeszcze raz naprawdę ci dziękuję za te wszelkie rady. Dzięki! To ja lecę. Pa, pa. Dzięki, Lenka.